wolność przegrała w Trybunale? To jest, zależy od spojrzenia optymisty i pesymisty. Jeżeli ktoś oczekiwał, że szklanka będzie całkiem pełna, no to będzie trochę rozczarowany, bo ta szklanka jest do połowy pusta. Ale jeżeli ktoś był z kolei niezadowolony z istniejącego stanu, bo miał pustą szklankę, no to mają jednak do połowy pełną. W tej odpowiedzi zawiera się wszystko. Morał z wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest taka. Jednak szklanka została do połowy napełniona. Proszę mi wierzyć, że to, co jest w będzie lepiej wyroku, niż było. Będzie lepiej niż było.